Gość dnia Katarzyna Szatkowska, witam i zapraszam Państwa na nasz dzisiejszy program, a moim gościem z poprzedniej kadencji, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Miał być naszym drugim gościem Pan Andrzej Habs z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy, jednak odmówił i nie przyjechał. A dziś wrócimy do sprawy, o której informowaliśmy Państwa już dwukrotnie w naszych wydarzeniach. Miał być nowoczesny sprzęt i oszczędności dla miasta. Na razie jest chaos, a pacjenci odsyłani są z kwitkiem. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy w ramach konkursu wyłonił nową firmę, która będzie zajmowała się diagnostyką obrazową. Żeby tak się stało, obecna firma musiała się wyprowadzić. No i trudno się dziwić, że pacjenci są zaniepokojeni, badania są przeprowadzane w kontenerach. Poprosimy o materiał filmowy, który przygotowała dla Państwa Malwina. Firma Afidea, która przez 10 lat zajmowała się diagnostyką obrazową w legnickim szpitalu, pakuje swój sprzęt i robi miejsce dla nowego gospodarza tego miejsca. Umowa podpisana na 10 lat wygasła, a szpital postanowił rozpisać nowy przetarg. Wygrała go spółka Star Medica. Do 9 października Afidea musi opuścić mury szpitala. Nowa firma ma 3 miesiące na zainstalowanie swojego sprzętu. Zmiany mają przynieść oszczędności dla szpitala, ale przede wszystkim korzyści dla pacjentów. Zażyczyliśmy sobie w warunkach konkursu skoku technologicznego, ponieważ umowa będzie obowiązywała przez kolejne 10 lat, więc musimy już w tej chwili się zabezpieczyć na okoliczność tego, że ten postęp technologiczny przez najbliższe 10 lat będzie jednak szedł do przodu i chcemy mieć sprzęt w tej chwili najnowocześniejszy, jaki jest dostępny. Na razie prześwietlenia odbywają się w kontenerach, a pacjenci są wystraszeni, że zaplanowane badania się nie odbędą. Czekaliśmy pół roku na te badania, a teraz się okazuje, że nie będzie tych badań. Jestem podłamana, bo miałam operację na kolano, nic nie jest lepiej, jest coraz gorzej. Jestem chora i słaba. Nie mam siły na nic. Z obsługą szpitalnych pacjentów nie ma problemu. Gorzej z pacjentami ze skierowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. Firma Afidea, która miała podpisany kontrakt z NFZ-em, nie spodziewała się rozstania ze szpitalem, dlatego nie zabezpieczyła się i ma teraz problem z pomieszczeniami, w których mogłaby prowadzić swoich pacjentów. Dyrektor spółki obiecuje, że żaden pacjent nie ucierpi. Rozpoczęliśmy procedurę organizacji dowozu pacjentów na nasz koszt do naszych placówek we Wrocławiu na Grabiszyńskiej i na Traugutta. I tam pacjenci w ramach NFZ-u będą mieli wykonane bezpłatne badania. Spółka Afidea ma pewne wątpliwości co do wyników konkursu, dlatego postanowiła się od nich odwołać. Uważamy, że specyfikacja dotycząca tomografu dotyczyła tomografu 64 rzędy, a nie tak jak było wymagane 128 rzędów. Na wątpliwości firmy odpowiada prezes Star Medici. My żeśmy zapewniamy tomograf 128 rzędów, nie warstw, także będzie montowany 128-rzędowy tomograf. Także nie mamy nic sobie do zarzucenia. Nowa firma obiecuje, że swój sprzęt postara się zainstalować wcześniej niż za 3 miesiące. Star Medica ma podpisaną umowę na obsługę tylko pacjentów szpitalnych. Prezes firmy ma nadzieję, że umowę z NFZ-em uda się podpisać. Do tego czasu pacjenci mogą zrobić rezonans magnetyczny i badanie tomografem komputerowym za złotówkę. No chyba jednym słowem można to nazwać skandal. Proszę powiedzieć, kto popełnił, kto mógł popełnić błąd i co można było zrobić, żeby do tak kuriozalnych sytuacji nie dochodziło? No myślę, że to bardzo smutna historia. Bardzo mnie to martwi, że akurat w szpitalu, w którym pracowałem 5 lat i który przez ostatnie 4 lata był pod naszym nadzorem, nie jako przewodniczącego Komisji Zdrowia, dotyka taka historia błędów w zarządzaniu. Bo to nie jest błąd ani firmy, która zakończyła działalność, ani firmy, która rozpoczęła działalność. To jest po prostu najzwyklej w świecie źle zaplanowana akcja wprowadzenia nowych urządzeń. Tak bym ją nazwał. No niestety tak ważne inwestycje, to są inwestycje kilkunastomilionowe, wymagają pewnego nadzoru, pewnej organizacji i sprawdzenia, w jakich sytuacjach może dojść do pewnych komplikujących sytuacji, do sytuacji, gdzie może być zagrożone życie lub zdrowie pacjentów. Bo to jednak szpital jest, to jest szpital wojewódzki, szpital, który ma odpowiednią referencyjność, tutaj trafiają najcięższe przypadki. I kiedy pojedziemy na miejsce i zobaczymy, że pacjent musi opuścić szpital w trudnych warunkach pogodowych i między szpitalem przemieścić się do kontenerów, które są na przyczepach TIR,
to już abstrahuję od tego, w jaki sposób one są tam wnoszone, to jednak może dojść do pogorszenia stanu zdrowia. Jednak to nie są septyczne warunki i dla mnie, jako osoby, która kiedyś zarządzała takim szpitalem, jest to po prostu nie do pomyślenia. Tym bardziej, że przez najbliższe 3 miesiące, wiadomo, że to będą jesienno-zimowe miesiące, no te badania będą się tam odbywać. Jak pan oceniłby to, co dzieje się w szpitalu w wojewódzkim w Legnicy? Bo docierają do nas różne niepokojące sygnały, stąd też zaprosiliśmy pana Happa tutaj do studia, bo chcieliśmy pewne rzeczy wyjaśnić i o nich porozmawiać. Podobno szpital w Legnicy jest w trakcie dużych zmian. Co panu wiadomo na ten temat? Jakie są to zmiany i czy bezpośrednio uderzą w nas, w pacjentów? Ja myślę, że ponieważ nie jest dla mnie istotne, jaka firma będzie wykonywała badania diagnostyczne, więc nie będę się odnosił, czy tamta firma, czy nowa firma jest lepsza, bo uważam, że każda firma, która będzie spełniała wymogi szpitala, wymogi, które zostaną wcześniej odpowiednio ułożone, które zapewnią bezpieczeństwo, które zapewnią odpowiednią jakość i ciągłość świadczeń, spowodują, że nieważne, która to będzie z tych firm. Natomiast to, co bardzo niepokoi, to tutaj szpital wypowiada się słowami rzecznika, że jest skok technologiczny i o jakim skoku technologicznym mogą mówić pacjenci, którzy od 1 października przez około, w umowie jest napisane, do 3 miesięcy, są badani w kontenerach, w których sprzęt jest taki jak dokładnie 10 lat temu w szpitalu. Na początku był 8-rzędowy tomograf, teraz podobno jest 16, czy ma być 16, a już w całym regionie bada się pacjentów już w tomografii, który ma 64 rzędy. To ma znaczenie. Mniejsze znaczenie obecnie ma to, czy tomograf ma 64 rzędy, czy 128 rzędów. I myślę, że do tego też trzeba wrócić, bo powiedzmy sobie szczerze, szpital wojewódzki w Legnicy od wielu lat ma różne kłopoty finansowe. Przez ostatnie 6 lat cały czas mówi się, ale mówią to niestety politycy Platformy Obywatelskiej, że ten szpital jest odnowiony, oddłużony, że on się rozwija. To nie jest niestety prawdą. I szpital ma olbrzymie trudności, a zamawia sprzęt, który faktycznie, ten jeżeli przyjedzie, bo jeszcze go nie ma, sprzęt, który będzie jedyny w regionie. Czy szpital najbardziej zadłużony powinien mieć Mercedesa w garażu, czy wystarczy mu po prostu taki zwykły Volkswagen Passat? Proszę powiedzieć, czy wie pan, co się dzieje z dostępem do badań diagnostycznych? Skąd takie zmiany? Co się zmieni w szpitalu? My mamy takie informacje, oczywiście nieoficjalne, ale będziemy to sprawdzać, że w ogóle czy te zmiany idą ku lepszemu czy gorszemu? Pana zdaniem, dowiedzieliśmy się, że lekarza dyżurnego można spotkać w kamperze, to fakt. Czy to fałsz? Co pan wie na ten temat? Proszę państwa, w związku z tym, że przez ostatnie 4 lata byłem szefem Komisji Zdrowia w Sejmiku Dolnośląskim, wielu ludzi do mnie dzwoni, wiele ludzi mnie zaczepia na ulicy. I kojarzą pytają pana się, z tym miejscem. Kojarzą mnie z tym miejscem i faktycznie było kilka takich sygnałów, gdzie widziano, jak lekarz wychodzi z kampera i udaje się do lekarz dyżurny, który udaje się do tych kontenerów, żeby tam przeprowadzać diagnostykę. No, jeżeli to jest prawda, to jest standard, dla którego nie możemy przejść obojętnie. Wydaje mi się, że szpital, który ma ISO, który jest wielki, który jest regionalny, który powinien pomagać innym szpitalom, powinien mieć pewne zabezpieczenie, musi na coś takiego zwracać uwagę. Tutaj całkowicie egzaminu nie zdały osoby, które zarządzają tym szpitalem i planują, bo musi być pewna ciągłość. Mówi się, wielu pacjentów powiedziało, że w ciągu jednego dnia nie mogli zrobić ani jednego badania, dlatego że ktoś klamkę do tego tira zepsuł, więc przez jeden dzień to było całkowicie sfatygowane. Wiele też osób mówi, że lekarze się buntują, że twierdzą, że badania nie są dobrej jakości. Trudno to teraz zweryfikować. Ja myślę, że to właściciel powinien jak najszybciej przeprowadzić kontrolę w szpitalu, sprawdzić w jakich dniach ile było badań, bo to jasno pokaże, czy
czy ta organizacja zawiodła, czy tak naprawdę mówimy o czymś, co nie istnieje. Ale kolejki, które są w szpitalu, ludzie, którzy nie mogli być wypisani, też takie były skargi, że nie mogli być wypisani danego dnia, mimo że lekarze im obiecywali, a potem przychodzili i mówili, nie mogliśmy wykonać badania, najprostszego badania rentgenowskiego, kontrolnego, i w związku z tym musi pani poczekać. I tak ludzie czekali. Mi się wydaje, że jest to jednostka samorządowa, finansów publicznych, i tutaj trzeba wydawać bardzo oszczędnie te pieniądze. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia dostęp mieszkańców regionu do opieki zdrowotnej, już tak podsumowując temat? No, trzeba powiedzieć, że jest dosyć ciężko. Te centra są takie, powiedziałbym, nie do końca przystosowane dla tak wielkiej ilości. Jest szpital w Legnicy, w naszej okolicy, który powinien skupiać większość trudnych przypadków, no ale dalej nie ma takiego dobrego szpitala, chociażby w Głogowie, który mógłby również być szpitalem wojewódzkim i troszeczkę odciążać Legnicę w przypadku jakichś złych zmian. Kiedy ja informuję obecną przewodniczącą Komisji Zdrowia, że są problemy w wojewódzkim szpitalu, i moja koleżanka mówi, zadzwonię do ciebie wieczorem, a był to piątek, to teraz mamy kolejny piątek, no i nie ma żadnego sygnału. To znaczy, że tak naprawdę i osobom, które powinny nadzorować szpitale, i właścicielom szpitali, w ogóle chyba ten temat zszedł. Nie leży na sercu. Nie leży na sercu i widać, chyba nie ma tutaj pana. A tak jak powiedziałem, różnica między zakupem bardzo dobrego tomografu, który ma 64 rzędy, a tomografu, który zamówił obecnie szpital, to jest różnica ponad 3 milionów złotych. Jeżeli szpital ma bardzo trudną sytuację finansową, to myślę, że do czasu uspokojenia tej trudnej sytuacji finansowej powinien pomyśleć o pewnych oszczędnościach. To teraz w jednym zdaniu na koniec proszę powiedzieć wobec tego, jak pan uzdrowiłby sytuację, no bo zna pan jakby od podszewki szpital, jak pan uzdrowiłby sytuację w wojewódzkim szpitalu? W każdych planach organizacyjnych, gdzie są ścieżki i gdzie są pokazane, gdzie mogą wystąpić błędy, powinny być również rozwiązania tych błędów. No i tutaj akurat pan marszałek powinien się zainteresować, wpuścić szybko kontrolę, aby sprawdziła, czy są jakieś niedociągnięcia. Jeżeli takie niedociągnięcia są, to je szybciutko usunąć i zapewnić, żeby wszyscy pacjenci mieli dobry dostęp i żeby te wszystkie operacje w Legnickim Szpitalu, jest tam bardzo dużo fachowców i lekarzy, i pielęgniarek, i średniego personelu, żeby ich trud nie poszedł na marne. My oczywiście będziemy się szpitalowi i całej sprawie z kontenerami, z badaniami w kontenerach będziemy obserwować i będziemy państwa informować o tym. Pan Michał Kuzarski, przewodniczący Komisji Zdrowia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego poprzedniej kadencji, był dzisiaj moim gościem. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję państwu. Państwu dziękujemy za uwagę.